Siema, z tej strony Gespatio. No i to jest zapowiedź wakacyjnego Q&A na 100 subskrypcji. Słuchajcie, zanim przejdę do głównej części tego filmu, to chciałbym wam powiedzieć, że jesteście naprawdę wspaniałą widownią i nie sądziłem, że w tak szybkim czasie uda wam się osiągnąć liczbę 100 widzów na moim kanale, za co wam bardzo dziękuję. Jakby nie patrzeć, ta liczba umożliwia mi stworzenie pierwszej takiej wartościowej rzeczy na kanale, czyli utworzenie niestandardowego URL-a, dzięki któremu nowi widzowie będą mogli mój kanał szybciej znaleźć i mam nadzieję, że wtedy coraz szybciej nowi widzowie będą przybywać na kanał, za co również wam bardzo chcę podziękować. No i co do wakacyjnego Q&A, to od razu chcę powiedzieć, że twarzy jeszcze nie pokażę, tylko po prostu wstawię jakieś zdjęcie i dogram mój głos, ponieważ na razie chcę to utrzymać w prywatności i po prostu nie chcę pokazywać swojej twarzy. Tak więc pytania chciałbym, żebyście zadawali właśnie pod tym filmem informacyjnym. Nie chciałbym, żebyście rozrzucali swoje pytania do wakacyjnego Q&A pod innymi filmami, na dyskusji, na wiadomościach prywatnych, albo nie daj Boże jeszcze gdzieś indziej. Tak więc od razu też informuję, że pytania, które zadacie mi pod innymi filmami bądź jeszcze gdzieś indziej, nie będą akceptowane i po prostu nie będę na nie odpowiadał na wakacyjnym Q&A. Wakacyjne Q&A, ponieważ myślę, że bardzo szybko jakoś nie uzbiera się duża ilość pytań, chciałbym, żeby to Q&A trwało chociaż trochę dłużej niż jakieś takie zwykłe Q&A, ponieważ w końcu jest to nagroda na 100 widzów. I dodatkowo chcę wam powiedzieć, że jeśli ktoś chce się pobawić, chce żartobliwe jakieś pytania zadawać, to ja się na to zgadzam. Jeśli ktoś chce zadać pytanie w sposób bekowy, może być, tylko niech taki ktoś zdaje sobie sprawę, że na bekowe pytanie uzyska się bekową odpowiedź z mojej strony. Po prostu też tak sobie uzgodniłem. Chcę o tym powiedzieć tutaj. Mam nadzieję, że do każdego to dotrze, ponieważ nie chcę później siać jakiejś nienawiści i w ogóle tego typu rzeczy. Tak więc dobra. To już myślę będzie na tyle, tylko że co do niestandardowego linku do mojego kanału, to w sumie ja go jeszcze nie utworzyłem, więc czemu miałbym wam tego nie pokazać? Na co ja czekam? Link założony, wy to wszystko widzieliście, tak więc teraz pozostaje wam tylko poczekać na wakacyjne Q&A, które najprawdopodobniej jak na początku lipca powinno się już pojawić, albo nawet szybciej, bądź później, no w sumie sam nie wiem, nie jestem wam w stanie tego przewidzieć. Tak więc dobra, to już będzie na tyle. Nara.